Tytuł mojego wykładu: Między pustką a naporem. Kilka refleksji na temat rozumienia stanu umysłu w relacji terapeutycznej z pacjentką o strukturze psychotycznej. Melanie Klein w swojej koncepcji pozycji schizoparanoidalnej i depresyjnej opisuje relację niemowlęcia z jego pierwszymi obiektami. Pisze, cytuję: gdy niemowlę przeżywa nieznośny lęk, radzi sobie z nim, projektując go w matkę. Matka zdolna do kontrolowania lęku dziecka przynosi ulgę w jego cierpieniu. Z perspektywy dziecka wyprojektowało ono coś nieznośnego w obiekt, ale ten był w stanie to zawrzeć i poradzić sobie z tym. Koniec cytatu. Dziecko może ponownie introjektować lęk zmodyfikowany przez proces kontenerowania wraz z obiektem zdolnym do jego zawierania. Kontenerowanie lęku przez wewnętrzny obiekt zdolny do rozumienia to początek równowagi psychicznej. A zatem psychiczna nieobecność obiektu macierzyńskiego, a tym samym jego niezdolność do zniesienia wyprojektowanego przez niemowlę lęku, powoduje, że dziecko introjektuje doświadczenie jeszcze większego przerażenia niż to, które wyprojektowało. Klein, opisując w ten sposób proces identyfikacji projekcyjnej jako prymitywnej, narcystycznej relacji z obiektem, opartej na najwcześniejszych, najbardziej pierwotnych stanach zlania się matki i dziecka, uznała go za niezbędny do rozumienia rozwoju niemowlęcia. Rosenfeld w pracy Stany psychotyczne podkreślał, iż projektując pomieszane uczucia i lęki w analityka, pacjent nie tylko pozbywa się niechcianych części self, oddalając się w rezultacie od swojej rzeczywistości psychicznej, lecz również dostarcza w ten sposób analitykowi, tak jak niemowlęckie matce, sposobności do uświadomienia sobie jego stanów uczuciowych. Niemowlęcy lęk i zachłanność uruchamiają silne pragnienia intruzji w obiekt, by żyć w jego wnętrzu i go kontrolować. To z kolei rodzi prześladowcze lęki przed byciem uwięzionym wewnątrz obiektu i zmieszaniem się z nim, a to z kolei implikuje zagrożenie utratą poczucia kruchej tożsamości. Rosenfeld dodaje, że, cytuję, pacjent cierpiący z powodu bardzo wczesnych zakłóceń wymaga, by umysł analityka był szczególnie otwarty, aby był w stanie odebrać ich komunikaty z tak wczesnego, niekiedy prewerbalnego poziomu. Moja decyzja wyboru krakowskiej szkoły psychoterapii psychoanalitycznej była związana z tym, że wiedziałam, że jako psychoterapeuta chcę się szkolić w psychoterapii psychoanalitycznej i że szukałam szkolenia, które jest afiliowane w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponieważ mieszkam i pracuję w Krakowie, to najbliżej było mi tutaj. Czyli krakowska szkoła jest taką jedyną szkołą na południu Polski i z różnych względów było to rozwiązanie takie pragmatycznie dla mnie dobre, ale pragmatyka to jedno, natomiast zanim zdecydowałam się tu szkolić, no to uczestniczyłam w różnych warsztatach, miałam kontakt z osobami, które stanowią taki rdzeń zespołu dydaktycznego szkoły i wiedziałam, że cenię pracę tych osób i że mogę z taką ufnością uczyć się tutaj w psychoterapii psychoanalitycznej. No ale to był wybór wtedy na tamten czas, natomiast teraz po 4 latach nauki mogę powiedzieć, że to była dla mnie bardzo dobra decyzja. To było dla mnie ważne, czyli takie solidne przygotowanie teoretyczne, takie zapoznawanie z psychoanalizą jako takim ważnym, solidnym gruncie do rozumienia tego, co się dzieje w procesie terapeutycznym. Bardzo mi się podobało i to doceniam, że ta praca w ramach szkoły dzieje się w małych grupach. Jest właśnie mało osób w ramach grupy, co pozwala na żywą taką dyskusję, dzielenie się doświadczeniem, pytaniem o różne kwestie. Bardzo unikatowo w moim poczuciu jest takie indywidualne podejście do studenta, znaczy, że każdy student ma swojego opiekuna naukowego, może rozmawiać z nim o swoich wątpliwościach, że jest taki rodzaj indywidualnego podejścia do studenta, rozmowy z nim o tym, co
się rozwija, co jest jeszcze do zaopiekowania czy rozwijania lepszego. Dla mnie to było też bardzo ważne, że mogłam korzystać z ambulatorium Krakowskiej Szkoły Psychoterapii w kontekstu rozwoju swojej pracy klinicznej. Myślę, że to jest coś takiego wyjątkowego, że właśnie można prowadzić pacjentów w ramach szerszej struktury, w ramach zespołu szkoły, że ma się wsparcie superwizyjne. To dawało takie duże oparcie. No na pewno na początku, kiedy szukałam szkoły dla siebie, był jeden wielki znak zapytania. Zależało mi bardzo na tym, żeby to była szkoła, która da głębokie rozumienie pacjenta. Tym bardziej, że no w moim przypadku to było przekwalifikowanie z wykształcenia niekierunkowego, więc no potrzebowałam solidnych podstaw i polecono mi właśnie tutaj szkołę. Dawała ona też możliwość takiego wstępnego kursu, który no, dawał czas na przygotowanie, na zastanowienie się. Zależało mi na czymś, co da mi możliwość takiej pracy, która będzie miała swoją jakość, która będzie odpowiedzialna wobec pacjentów. I również satysfakcję, poczucie sensu tego, co robię, stabilizację zawodową, stabilizację finansową. No i z perspektywy czasu no, z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że wszystkie te trzy obszary jak najbardziej udało się uzyskać. To, co jest myślę bardzo ważne, to co szkoła daje, to taki duży nacisk na to, że osoba, która zaczyna pracę jako psychoterapeuta, no, potrzebuje dużego oparcia i teoretycznego, solidnej wiedzy, solidnego przygotowania, ale również pomocy w prowadzeniu tych pierwszych pacjentów, w zdobywaniu pierwszych doświadczeń. I tutaj bardzo intensywna superwizja no, daje poczucie jednak stabilności gabinetu, tego, że pacjent jest w dobrych rękach i że terapeuta jest w dobrych rękach, to znaczy, że ma bardzo dużo oparcia w doświadczeniu superwizora i nauczycieli. No tutaj osoby ze szkoły mają swoje głębokie doświadczenia z pracy na oddziale leczenia zaburzeń osobowości i to się bardzo mocno czuje i przekłada na pracę z pacjentami, że można rozmawiać z pacjentem o bardzo trudnych obszarach jego doświadczeń, jego cierpienia, rzeczy, których się często bardzo, bardzo wstydzi, w taki sposób, żeby to było ludzkie, żeby to było blisko doświadczenia pacjenta, który bardzo często pierwszy raz w ogóle w gabinecie mówi o swoich takich najbardziej intymnych sprawach i że z jednej strony często towarzyszy temu zawstydzenie pacjenta, a z drugiej strony poczucie ulgi, że został zrozumiany, że jest jakaś taka możliwość umieszczania jego stanów emocjonalnych. No i też to, co myślę, że jest ważne w całej procedurze kształcenia tutaj, to nacisk na własne doświadczenie we własnej terapii. Czyli raz, że poznanie siebie, poznawanie siebie, rozwój jakby swojej osobowości, a z drugiej strony daje to takie duże oparcie w tym, żeby rozróżniać stany emocjonalne pacjenta własne. To jest potem narzędzie do pracy i nie tylko do pracy, bo również daje rozwój własnego życia i poczucie sensu takiej, a nie innej pracy z pacjentem. Więc myślę sobie, że to, co jest fajne, to na dzień dzisiejszy taki stan, w którym kiedy pacjent przychodzi na konsultację, ja mogę z poczuciem spokoju powiedzieć mu, dlaczego trzeba pracować tak intensywnie, dlaczego tak długo, że to ma swoją wartość, że to ma swoją jakość. No i potem można z taką satysfakcją obserwować, jak zmienia się życie tej osoby w przebiegu lat jej pracy, jak pewne zmiany takie na plus i jakość życia też się pogłębia. Także myślę sobie, że jest to na pewno, że to jest szkoła, która na pewno wymaga dużego zaangażowania, dużej pracy, ale jeśli osoba, która zaczyna swoją drogę, swoją przygodę z psychoterapią, chce mieć poczucie, że robi coś na fajnym poziomie, głęboko, z sensem, to myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby nabywać takich umiejętności.